Tak. To są mistrzostwa Polski EBI, tak? Tak. To są mistrzostwa Polski EBI, tak? Tak. Jeżeli już tam przechodzi, przejdzie. Skręć biodra trochę, dobrze. Jak poziom dzisiejszych waleczek, Krzysztof? No jak na razie poziom jest bardzo dobry. Mamy zawodników nie tylko z Polski, ale również z Litwy i z Czech. Także są już ładne poddania. Wszystko dzieje się dosyć szybko. Dużo skrętów w kategorii pro. Mateusz Szczeciński po wygranym superfajcie. Jak to wrażenia? Super, no widziałem, że ten Czech jest bardzo mocny i nie chciałem puszczać tych pleców, to byłem trójkąt i siedziałem tam, ale naprawdę bardzo silny zawodnik, ciężko było skończyć za tych pleców zazwyczaj. Udaje mi się to szybciej, a tutaj musiałem trochę powalczyć. Jeszcze przed tobą start z kategorii pro, 7-7. Siły są? Są, jak najbardziej. Forma jest przetrzymana, mistrzostw Polski aż, także wszystko w porządku. Zajebiście. Powodzonka. Dziękuję. Zosia Szowarnowska po wygraniu swojej kategorii. Zosiu, jak dzisiejsze waleczki? Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam, bo miałam małe wątpliwości. Ostatnio ćwiczymy dźwignię na nogi w klubie. I przykontroluj to teraz, na spokojnie. Idź po drugą, tak jest. Tam masz dużo kombinacji. Wyjmij tylko kolano. Biodrami. Wyjmij prawe kolano i skontroluj nogi. I trzy razy ta sama noga poszła. Także nie byłam do końca pewna, czy jechać. Dziecko zostało u dziadków. Jestem tutaj. Fajne zasady, troszeczkę takie niebezpieczne, bo trzeba się mocno naprężyć, żeby wyciągnąć kończenie, żeby nie oddać potem decyzji albo do dogrywki. Bardzo się cieszę. A widziałeś gdzieś Ediego Bravo, bo szukam? Widziałem. Tak? W internetach. To ja szukam Ediego Bravo na tej imprezie. Szukasz Ediego Bravo? Szukam Ediego Bravo, bo ponoć jest. Widziałeś go? Nie, ale Gumisie. Widziałeś Gumisie? Bałem się, że mnie uwalą. Widziałeś gdzieś Ediego Bravo, bo szukam go na wywiad. Eddie Bravo jest najarany w pokoiku sędziów i powiedział, że na razie nie wyjdzie, wyjdzie tylko dać pas. Chłopaki, widzieliście gdzieś Ediego Bravo? Tak, za tobą jest. Gdzie? To jeden z zawodników KSW? Wiesz co, szukam dzisiaj Ediego Bravo na tej imprezie. Ty widziałeś go może? Wiesz co, kręcił się na rozgrzewkowej. No Krzysztof, doszły mnie słuchy, że na imprezie jest Eddie Bravo. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Jest tam w tamtym pomieszczeniu, ale tam jest bardzo dużo dymu i można go nie zauważyć. No nie wiem, ty. Co ja mogę ci powiedzieć? Kick by Kuba Witkowski. Mogę sobie złamać, ale to będzie